Nowe media to media prezentowane w nowoczesnych urządzeniach. Nie, nowy program telewizyjny. Gazeta w internecie, jakaś wiadomość. I na przykład jak ktoś prześle komuś maila z najnowszą wiadomością. Cześć, Element Talks. Witam Was w 2019 roku. Po roku nieobecności na scenie wracam z troszkę innym programem. Bardziej eksperckim, bardziej na temat projektowania, mniej na temat zdrowia psychicznego. Witam wszystkich znajomych i nieznajomych, którzy się zjawili dzisiaj. No cóż, mogę zacząć od tego, dlaczego postanowiłem dzisiaj wystąpić. Otóż postanowiłem dzisiaj wystąpić, bo na co dzień spotykam się z wieloma projektantami, których również uczę i staram się jakoś prowadzić przez pierwsze kroki ich kariery, głównie przez sztukę projektowania, która się odbywa w Gdańsku. I tam spotykam się z wieloma młodymi ludźmi, którzy mają oko, potrafią dobrze projektować i są naprawdę bardzo obiecujący, natomiast z dala trzymają się od wszystkiego, co cyfrowe. Myślą o brandingu w taki sposób, w jaki troszeczkę myślano o brandingu jeszcze kilkadziesiąt lat temu, jeśli chodzi o animację, o liźnięcie trochę kodu, o zaprojektowanie strony internetowej, która będzie responsywna, to już tak raczej są wycofani, raczej starają się tym nie zajmować. Bardziej specjalizują się w princie, w osiąganiu fajnych wyników w druku. Ja to wszystko rozumiem, szanuję, natomiast jestem tutaj po to, żeby wam troszeczkę uświadomić, że nie tędy droga. I że żeby odnaleźć się na rynku pracy jako projektant, musimy troszeczkę zmienić kurs naszej kariery, jeżeli ona podąża w takim, jaki przed chwilą wam opisałem. Chciałbym się odnieść jeszcze do fajnego podsumowania Adriana z poprzedniej prelekcji, który powiedział, że projektowanie, kreatywność i kodowanie, czyli procedury, mogą iść ze sobą w parze i mogą ze sobą współdziałać, żeby osiągać wyniki. Ja chcę wam dzisiaj też pokazać, zgadzam się z tą tezą, ale tylko połowicznie, ponieważ nie zgadzam się z tym, że kreatywność i kodowanie, czyli technologia, to są dwie oddzielne rzeczy, które mają ze sobą współpracować. Uważam, że to jest jedno i będę próbował to udowodnić podczas mojej prelekcji. Słuchajcie, slajdów mam dużo, czasu mam mało, więc będziecie mogli sobie zobaczyć tą prelekcję później w internecie. Jeżeli przez coś przelecę za szybko, rzucę jakieś hasło, które może później warto zgooglować, to będziecie mogli sobie zawsze do tego wrócić. Niestety w pół godziny, w 30 minutach nie mogę zawrzeć wszystkich tutaj moich insightów na każdy temat. Więc słuchajcie, nazywam się Tomasz Biskup. Dla tych, którzy mnie nie znają, chciałbym w kilku słowach też opowiedzieć o sobie i o tym, co robię. Jestem dyrektorem artystycznym, pracuję jako art director w tej chwili w Super Super. Przez wiele lat prowadziłem swoją firmę na freelancie, ale znudziło mi się siedzenie samemu w domu i dostawałem na głowę, więc wyszedłem z domu. W tej chwili pracuję w Super Zespole, który pozdrawiam. Na Instagramie znajdziecie mnie pod tombiskup z kropką pomiędzy i opowiem wam troszeczkę, czym się zajmowałem. Zacząłem też jako projektant statyczny, zajmujący się printem, zajmujący się layoutem, zafascynowany modernistycznym podejściem do projektowania layoutu, czyli grid, siatka, format, dopasowanie do formatu, koniec, what you see is what you get, wysyłka do drukarni, wydruk. Więc bardzo długo projektowałem znaki graficzne, statyczne, logotypy, sygnety. Zaprojektowałem ich sporo, jestem z nich dzisiaj zadowolony, ale już do tego nie chcę wracać i opowiem wam dlaczego. Projektowałem dużo layoutów drukowanych, periodyki, wydawnictwa, jakieś reklamowe, dużo związane też rzeczy z modą, z lifestyle'em, w tym się najlepiej czułem, ale to wszystko było statyczne, to są wszystko statyczne obrazki, które oglądacie. W pewnym momencie dotarło do mnie, że nowe media i rewolucja, która się w tej chwili dzieje, jeśli chodzi o odbiór mediów, wymagają czegoś więcej. Więc stwierdziłem, że obrazki nieruchome to nie jest to,
czym można się skutecznie komunikować w dzisiejszych czasach. Dlatego zacząłem eksperymentować z brandingami opartymi bardziej na schemacie i bardziej na idei niż na zestawie gotowych obrazków. Starałem się odnaleźć w myśleniu o projektowaniu jakąś formę systemowości, jakąś formę wymyślenia narzędzia do tworzenia brandingu bardziej niż samego brandingu. O tym jeszcze troszeczkę później powiem więcej. To jest przykład też takiego brandingu wdrożonego, który udało mi się zaprojektować dla sklepu internetowego sprzedającego luksusowe meble, gdzie nie ma jednego logotypu, jest kilka kształtów, które przenikając się nawzajem tworzą bardziej system, który się rusza bez statycznego znaku, aniżeli właśnie statyczny znak. Do tego jeszcze wrócę. Ostatnio już odpłynąłem w takie eksploracje zawierające połączenie 3D z kinetyczną typografią, z ruchem, przede wszystkim z ruchem. Skupiłem się też na pionowym formacie dosyć mocno, bo to jest nowy format cyfrowy, o tym też za chwilę powiem. I dlaczego? Dlaczego dzisiaj do was tutaj przemawiam? W studio Super Super, w którym pracuję, pracujemy bardzo blisko z taką marką, nie wiem czy ją znacie, jest to marka, która się nazywa tylko.com. Jeden z najbardziej obiecujących w tej chwili polskich startupów, oparty głównie na technologii, na parametryce. Mimo że pracuje w branży, która jest dosyć taka statyczna i osiadła, to podchodzą do tego w sposób bardzo, ale to bardzo nowatorski, innowacyjny. I sposób, w jaki ta marka komunikuje się ze swoimi odbiorcami, utwierdził mnie w przekonaniu, że w tej chwili komunikacja wizualna w takiej formie, w jakiej znamy ją i w jakiej o jakiej uczyliśmy się z podręczników do projektowania, napisanych głównie przez wielkich modernistów 40-tych, 50-tych lat, w tej chwili już powoli traci rację bytu. Tylko wypuściło swoją aplikację do AR-u, coś podobnego jak wypuściła IKEA, o IKEA było troszkę głośniej, natomiast tylko jesteśmy w stanie sobie skonfigurować swoją szafkę w przestrzeni, którą skanujemy za pomocą telefonu i za pomocą AR-u umieszczamy tam mebel, który możemy za pomocą konfiguratora dopasować do wielkości, jakiej chcemy, skonfigurować układ tej szafki i zapisać tą konfigurację, żeby później ją kupić online. Do 2018 roku apka od 2018 roku apka miała 50 tysięcy pobrań. Strona tylko, która jest przeglądana głównie na telefonach, na mobilnych urządzeniach i na smartfonach, w samym maju 2019 roku miała ponad 500 tysięcy unikalnych userów. 500 tysięcy ludzi w maju weszło na stronę tylko. Czym to skutkuje? Aha, jeszcze jedna właśnie ciekawa rzecz. Mobile i tablet versus desktop. 86% wejść na stronę tylko z tych 500 tysięcy to były wejścia z mobilnych urządzeń i z tabletów. 14% to są desktopy. Czyli jaki z tego wniosek? Prawdopodobnie taki, że zaczynamy oglądać internet tylko i wyłącznie na telefonie, a komputer służy nam może do pracy, ale już na pewno nie do oglądania internetu. Instagram tylko, w który są w tej chwili inwestowane bardzo pokaźne środki, zaczyna żyć własnym życiem i content na Instagramie jest w tej chwili dla tylko najważniejszym punktem zaczepienia na rynku, jeśli chodzi o komunikację wizualną. Jeżeli chodzi o zaangażowanie użytkowników na sieciach społecznościowych, to jest dobre porównanie tego, w jaki sposób angażuje nas coś, co się rusza, do tego, w jaki sposób angażuje nas coś, co się nie rusza. To jest bodajże, jeśli dobrze pamiętam, pięciokrotnie większa wartość zaangażowania użytkowników w momencie, kiedy mają do czynienia z animacją, a nie z czymś, co się nie rusza. I tutaj jest bardzo dosadny slajd. To jest porównanie budżetu, który został wydany na komunikację przez tylko. Czerwona kulka to jest digital, różowa kulka to jest print. I to jest 91% do 9%. Digital jest to Instagram, Facebook, newslettery, strona internetowa. Na to idą wszystkie pieniądze z ich budżetu. 9%, jak próbowałem pozyskać te dane, to jak pytałem o to, czy są jakieś takie ważne projekty printowe, które wychodzą, jakieś druki, no nie mogli na nic spaść. No, co my drukowaliśmy ostatnio? Nie, chyba nie ma. Więc tam naprawdę 90% ponad budżetu idzie na digital. Co nam to mówi o dzisiejszej komunikacji? To jest kolejna rzecz, druga, która mnie zainspirowała do tego, żeby wam dzisiaj tutaj przed wami wystąpić. Nowy brandbook Audi.
Audi, który jest wielką marką, nie jest to hipsterski startup z meblami liczonymi parametrycznie, tylko wielka, poważana marka na świecie, która wydaje nowy brandbook, którego hasłem przewodnim jest Digital First. I oni w tym brandbooku udowadniają, że najważniejszą rzeczą dla nich jest user interface, to w jaki sposób, z jaką konsekwencją jest stosowany, w jaki sposób są paradygmaty UX-owe utrzymywane na stronie i wprowadzane i w aplikacjach, w jaki sposób jest responsywność wprowadzana na stronach. To wszystko jest w ich brandbooku oficjalnym i oni stawiają na to również jako na podstawowy filar komunikacji. Więc jeżeli siedzicie dalej w princie, pobudka. Takie podejście klasyczne, modernistyczne do projektowania, którego również ja się uczyłem, kiedy zaczynałem projektowanie, jarały mnie wszystkie te przepiękne sygnety, przemyślane, z pomysłem, czarno-białe, w lewym górnym rogu layoutu, wow. To podejście do projektowania powolutku zaczyna nam się już przeterminowywać, niestety. Mamy do czynienia ze śmiercią podejścia do projektowania takiego, jakiego ja przynajmniej się uczyłem. Może jestem trochę starszy od was, może nie, ale ja się jeszcze uczyłem takiego podejścia. To jest album Modernist Logo, który pokazuje, że jeżeli chodzi o projektowanie symbolu, sygnetu, który się nie rusza, który jest niedynamiczny, bez kitu wymyślono już wszystko. Wymyślono już wszystko. Jeżeli chodzi o projektowanie sygnetu czarno-białego opartego przede wszystkim na formie, możecie próbować wymyślać koło na nowo, ale po co? Tak jak to zrobili w Airbnb, po lewej znak Airbnb, po prawej 75 rok, Azuma Drive-In pana Akisato Ueda. Także jak widzicie, próby dalej myślenia o logo jako o sygnecie, który się nie rusza, który jest oparty o statyczny znak, są trochę próbą wymyślania koła na nowo. Po co to robić, skoro mamy takie spektrum możliwości do projektowania brandingu w cyfrowych mediach, z których wszyscy skorzystamy? Wszyscy korzystamy z cyfrowych mediów. To jest nasz główny kanał informacji, które pozyskujemy. Kto z was w ostatnim tygodniu czytał książkę dłużej niż jedną godzinę? Okej, sporo. Jesteście też pewnie specyficzną grupą, bo edukujecie się i chcecie być inteligentnymi ludźmi, za co wam chwała. Natomiast jestem pewien, że przeciętny Jan Kowalski nie czyta przez godzinę w tygodniu książki, natomiast godzinę dziennie co najmniej siedzi na telefonie. I na tym się opiera nasza komunikacja w dzisiejszych czasach. Więc design, jaki go znamy, potrzebuje być troszeczkę wynaleziony na nowo. I robią to studia takie jak na przykład DIA z Nowego Jorku, których uwielbiam, których branding tej marki GD jest oparty o bardzo prosty symbol, o typograficzny znak, o logotyp, w którym wprowadzona jest delikatna nutka animacji, która jest tak charakterystyczna, że już to delikatne dotknięcie tą magiczną różdżką nowej technologii w tym znaku sprawia, że on wskakuje na zupełnie nowy level. Pytacie, jak to się ma do printu i czy animowaną, bo oczywiście większość jednak firm chce mieć wizytówkę, chce mieć papier firmowy, jak to przełożyć? No, dobry animowany branding potrafi być zreprodukowany w princie za pomocą po prostu wyjęcia z niego stopklatki i wydrukowania jej, co tutaj bardzo fajnie widać. Również ciekawym tematem jest to, w jaki sposób myślimy o interfejsie, o layoutie, o produktach cyfrowych, o aplikacjach i stronach internetowych. Po lewej macie najdoskonalszy interfejs, jaki został wynaleziony przez człowieka. Taki kiedyś słyszałem taką anegdotę i to jest bardzo fajna anegdota, że gdyby książka powstała po internecie, to byłaby idealnym interfejsem wymyślonym na potrzeby internetu, bo faktycznie książka jest idealnym interfejsem. Nic lepszego człowiek jeszcze nie wymyślił do pozyskiwania informacji. Jest bardzo intuicyjna, można się bardzo szybko po niej nawigować, jest przyjemna w obsłudze. Także ta forma książki została dopracowana przez dziesiątki lat do perfekcji i teraz specjalizowanie się też w princie jest troszeczkę wymyślaniem koła od nowa i próbą nauki czegoś, co już funkcjonuje bardzo dobrze od bardzo wielu lat na rynku. Jeśli chodzi o aplikacje, o strony internetowe, w zasadzie za każdym razem, kiedy coś zaczynamy projektować, musimy wymyślić książkę od nowa, wymyślić strukturę informacji, architekturę informacji, dodać do tego animację i interakcję w taki sposób, żeby to, co uzyskamy, było tak łatwe w obsłudze jak książka. I to jest cholernie trudne zadanie.
Stąd się wziął zawód UX designer, stąd bardzo często na stronach internetowych, kiedy kupujecie bilet PKP przez internet, to nie wiecie, co jest grane, bo oni tego nie ogarnęli. Generalnie jest to bardzo, bardzo trudne zadanie, które przed nami stoi. Jeżeli chodzi też o print, przez lata zostały wypracowane formaty A1, A2, 3, A4, A5, B1, B2, B3, DL, C1, C2 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w tych formatach projektanci przez lata starali się mieścić swoje projekty. I w zasadzie, jeżeli projekt został dopasowany do A4, to to był koniec tego projektu. Jak to się ma do dzisiejszych czasów, kiedy aplikacja do projektowania interfejsów Sketch dla samych artboardów kreowanych na potrzeby mobilnego projektowania ma chyba 12 albo 13 presetów najpopularniejszych telefonów na rynku, gdzie każdy ma troszkę inną rozdzielczość. Jak się ma to, że kiedyś projektowano pod A4 i umieszczano logo w lewym górnym rogu i akcydens był gotowy, do tego, że dzisiaj nasz projekt może być zarówno prezentowany na pionowym ekranie iPhone'a 10 albo 10S, który jest dłuższy niż wszystko, co w tej chwili jest na rynku, przez poziome ekrany telefonów, które są w trybie landscape, po tablety, które są większe i mają inne proporcje boków, po szerokie ekrany monitorów komputerowych. To się ma nijak. To się ma nijak. I dzisiaj projektanci muszą myśleć mniej o finalnym wyglądzie projektu, a bardziej o zbiorze zasad, które tym projektem będą kierować w trakcie, kiedy będzie nam się zmieniać format. Swoją drogą, jednym z najbardziej popularnych formatów komunikacyjnych w tej chwili jest kwadrat za sprawą Instagrama, który też jest bardzo trudno zakomponować, więc musimy myśleć już nie tyle, jak mój projekt będzie wyglądał na formacie A4, tylko jak mój projekt będzie wyglądał na formacie pionowym, kwadratowym i poziomym i jak to płynnie ma przechodzić jedno w drugie. Tutaj przykład też studia Dia z Nowego Jorku, bardzo fajnego brandingu, który jest mega prosty, ale projektant, projektując go, nie skupił się na tym, jak ma wyglądać statyczna klatka brandingu jako efekt końcowy. Bardziej skupił się na tym, jaką zasadą ma kierować się przekształcanie tego brandingu przy zmianie formatu medium. I ta zasada w tym wypadku brzmi tak, że marginesy z lewej, z prawej i z góry, bądź z lewej, z prawej i z dołu przy dwóch słowach są takie same, natomiast kiedy layout pracuje, to odległość pomiędzy literami dopasowywana jest automatycznie i zmniejsza się lub zwiększa w miarę postępowania zmiany szerokości layoutu. Widzicie tą różnicę? Ona jest bardzo delikatna, ale jeżeli ją zrozumiecie, to troszeczkę to będzie klucz do zrozumienia tego, jak w tej chwili brandingi powinny być konstruowane. Myślimy zasadą, a nie obrazkiem. Więc trochę jak programiści. I no co jeszcze, jak sobie studiowałem pracę modernistów, bo o nich teraz mówię, że troszeczkę się to już przeterminowuje, ja widzę w tych pracach, że oni poszukiwali tego ruchu, że oni zawsze dążyli do tego, żeby ich prace się ruszały. Prace takich projektantów jak Max Bill, jak Herbert Bayer, jak Muriel Cooper, jak Vera Molnar, czy na końcu mój ukochany Karl Gerstner, oni wszyscy chcieli, żeby ich praca się ruszała. I to widać. Wszystkie zabiegi wykonane w tym statycznym obrazku sprawiają, żeby oko musiało tak długo podróżować po ramie tego, co widzi i tak długo analizować zależności pomiędzy elementami, żeby zaczęło nam się wydawać, że ten design jest dynamiczny. Więc wydaje mi się, tak samo jak tutaj Muriel Cooper, która była absolutną pionierką kinetycznej typografii, dzisiaj jest uznawana jako jedna z pierwszych osób, która zaczęła myśleć o typografii w trójwymiarowej przestrzeni. To nie jest stop klatka z animacji, to jest design statyczny. Vera Molnar, która używała bardzo prymitywnych narzędzi komputerowych, żeby wykonywać takie ilustracje, w których zawarta jest idea rozedrgania jakiegoś niepokojącego ruchu komputerowo-maszynowego, bodajże z lat 70. jest ta ilustracja. W tych wszystkich pracach widać, że oni chcieli, żeby to się ruszało, ale nie mieli do tego narzędzi. A wy macie te narzędzia, więc z nich korzystajcie.
To wideo się niestety nie odpala, ale bardzo polecam wam pana Karla Gerstnera, który bardzo mocno i bardzo usilnie eksperymentował z ruchem, z użyciem bardzo prymitywnych metod, kineskopów, żarówek, światła, szyb, przez które świecił, starał się uzyskać te wszystkie efekty, które my dzisiaj uzyskujemy za pomocą właśnie kodu. Nowe media przyjechały, nowe media są już w użyciu. Wszyscy mamy smartfona, wszyscy z nich korzystamy. Mówiłem już o tym wcześniej. Jest takich czterech jeźdźców apokalipsy, których ja sobie lubię omawiać, kiedy mówię o nowych mediach. To jest interakcja i animacja w parze jako jedno. 3D i augmented reality, rozszerzona rzeczywistość, kinetyczna typografia i design oparty o parametrykę, czyli o wyliczenia, czyli jest to design, który jest konstruowany za pomocą kodu. Na pierwszy ogień interakcja i animacja, słuchajcie. Tak jak już mówiłem, za każdym razem, kiedy projektujemy stronę internetową, musimy wynaleźć książkę na nowo. Musimy stworzyć interfejs, który ten konkretny content, który mamy do umiejscowienia na stronie internetowej, w sposób idealny segregował, nadawał mu strukturę i hierarchię. Tutaj macie świetny przykład sajtu, który cztery proste działy ogrywa w layoutie podzielonym na cztery pola. Kliknięcie każdego z tych pól rozszerza to pole i pokazuje content w nim zawarty. Proste jak CEP, genialne, bardzo pomysłowe rozwiązanie. I za każdym razem w zasadzie musimy podejmować takie wyzwanie przy projektowaniu layoutów. Inny pomysł, gdzie interakcja i animacja wspiera ideę projektową, jest dosyć klasyczny, kiedy na przykład oglądamy sobie portfolio i na hoverze myszą, kiedy najeżdżamy myszą na coś, co możemy kliknąć, pojawia się w jakiś sposób jakaś zajawka tego, co będziemy widzieć, kiedy już klikniemy. I tutaj chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że animacja jeszcze 10 lat temu była troszeczkę postrzegana jako trochę taki przaśny dodatek do projektowania, coś, co klient chciał, żeby się ruszało, żeby przykuwało oko, żeby było fajne. W tej chwili animacja już nie jest czymś takim. Animacja w tej chwili jest już pełnoprawnym elementem współtworzącym identyfikację wizualną przedsiębiorstwa. Marki. Pełnoprawnym, takim samym jak typografia, takim samym jak kolor, takim samym jak layout, użycie fotografii, do tego nam dochodzi animacja. Wszystkie większe marki, które w tej chwili w jakiś sposób się szanują i chcą się komunikować w nowych mediach, mają ustandaryzowane w swoich brandbookach bardzo dokładne schematy animacyjne za pomocą krzywych Beziera. Formułują takie specjalistyczne rzeczy jak timing animacji, jak easing animacji, w taki sposób, żeby ta animacja była płynna, żeby dostarczała jakiegoś doświadczenia, żeby nie była tylko ozdobą. Animacja w dzisiejszych czasach już nie jest ozdobą. Ona wprowadza znaczenie do naszego projektu. Ona pokazuje, czego użytkownik może oczekiwać, kiedy kliknie, zanim kliknie. Ona może nadawać strukturę elementom, pokazywać, które są ważniejsze, które są mniej ważne, które są połączone w grupy, które są niepołączone w grupy i są luźne. Także jest całe wielkie zagadnienie pod tytułem semantyczna funkcja animacji. I poczytajcie o tym, to jest piekielnie ważne. Więc to, jak coś wygląda i to, jak coś funkcjonuje w tej chwili, to są dwie rzeczy, które nie mogą iść ze sobą osobno, ponieważ to, jak coś funkcjonuje, wynika bezpośrednio z tego, jak coś wygląda, a to, jak coś wygląda, musi wynikać z tego, jak coś funkcjonuje. I osiągamy to za pomocą interakcji, za pomocą animacji. Dwa procesy, które odpowiadają za to, jak coś wygląda i jak coś funkcjonuje, to jest proces projektowania i proces prototypowania. Proces projektowania większość z was zna. Photoshop, Illustrator, czy daj Boże Sketch, Figma. Natomiast proces prototypowania jest to proces, o którym wielu designerów nie słyszało niestety, bądź nie chciało słyszeć. To jest proces, w którym nadajemy naszemu projektowi statycznemu cechy projektu interaktywnego, czyli bez użycia kodu najczęściej, bo można też to robić z użyciem kodu, ale projektanci za pomocą specyficznych narzędzi są w stanie projekt
statyczny strony internetowej pokazać klientowi w postaci animowanego prototypu, który będzie się zachowywał tak jak strona internetowa, która już jest zakodowana. Czyli będzie odpowiadał na ruchy myszą, kiedy najedziemy na coś myszą, to coś na to zareaguje. Animacja będzie wprowadzona, która będzie w jakiś sposób prowadzić użytkownika przez projekt. Także proces prototypowania jest piekielnie ważny i z tym też się zapoznajcie. Mikrointerakcja, mikroanimacja to są takie terminy, które w tej chwili moim zdaniem robią całą różnicę, jeśli chodzi o jakość w internecie. Strony, które otrzymują nagrody w tej chwili w internecie, to wszystkie te projekty są dopracowane i dokręcone na maksa w kwestii mikrointerakcji, mikroanimacji. Nic się tam nie dzieje przez przypadek. Jeżeli coś po kliknięciu ma się zadziać, to przed kliknięciem, jak najedziecie na tą myszą, to coś wam zasugeruje, co się mniej więcej wydarzy. Czyli jeżeli zdjęcie ma się powiększyć na cały ekran po kliknięciu, to jak najedziecie na nie myszką, to ono się bardzo delikatnie powiększy. Kiedy scrollujecie, to ten scroll już nie polega na tym, że z dołu ekranu nam wyjeżdżają bloki, które są zaprojektowane statycznie, tylko one się pojawiają za pomocą tranzycji opacity, żeby się pojawiać tak delikatnie, tak? Żeby to oko było jeszcze bardziej kierowane w trakcie scrolla na rzecz, która się pojawia w danym momencie. To są takie bardzo małe detale, które chciałbym wam pokazać na takim bardzo szybkim przykładzie, bo trochę już mi brakuje czasu. Jest taka strona Art History Museum, bardzo ją lubię, bo ona jest bardzo fajnie przemyślana pod kątem właśnie interakcji i pokazuje zazwyczaj studentom, z którymi pracuję na sztuce projektowania, taki przykład. Jak tą stronę chcielibyśmy pokazać klientowi bez użycia prototypu, bez użycia animacji w postaci statycznych obrazków? To jest strona główna, następnie po scrollu widzimy taki duży blok tekstu, który wprowadza w projekt, następnie widzimy projekty, które de facto są eksponatami muzealnymi. Tutaj po lewej mamy status hover, czyli po najechaniu myszą. Kiedy na niego klikniemy, otwiera nam się na całą stronę dany eksponat i możemy się przez niego przeskrolować. Garść statycznych obrazków, każdy jest ładny, każdy jest dobrze zaprojektowany, ale one w ogóle nie dostarczają tego, co klient chce zobaczyć na stronie i co jest potrzebne na stronie, żeby utrzymać usera w zaciekawieniu, czyli tego, czyli całego experience'u związanego z mikroanimacjami, mikrointerakcjami. Chciałbym wam pokazać tą stronę i omówić dosłownie dwie lub trzy z nich. Tutaj mamy taką sytuację, w której kiedy, zauważcie, że kiedy zaczynamy scrollować, to elementy się pojawiają. Już nie ma ich tam na dole i nie wjeżdżają nam od dołu na ekran, tylko się pojawiają. Następnie ten scroll jest bardzo płynny, który teraz widzimy. Jest uczucie takiej płynności. Niestety mam problem techniczny i prezentacja nie odpowiada trochę na to, co chcę zrobić. Natomiast jest takie poczucie płynności na tej stronie. Nie ma nic, co dzieje się znikąd. Kiedy klikniemy w jakiś eksponat, to strona nie znika, nie przeładowuje się, tylko maska zdjęcia powiększa się na cały ekran, dając nam do zrozumienia, że patrzymy dokładnie na to, co kliknęliśmy. Kiedy pojawia się jakiś tekst, to zazwyczaj on jest podzielony na wszystkie nagłówki i body teksty i one się pojawiają osobno. To są takie mikro rzeczy, które sprawiają, że strona jest ciekawa bądź nie. Albo taki projekt jak ten, w którym sposób, w jaki elementy wchodzą ze sobą w interakcję w trakcie scrolla, de facto buduje ten projekt. Ten projekt by nie istniał, gdyby nie ten efekt. On jest tak prosty, oparty na tak bardzo prostym układzie, layoutie typograficznym i tabeli, że gdyby nie ten efekt takiego zachodzenia na siebie partii, które się scrollują do góry, to można by powiedzieć, że ten projekt nie byłby tak interesujący. To są narzędzia, które sobie ogarnijcie, jeżeli prototypowanie nie jest waszą mocną stroną, czyli Principle, Flinto, Protopie, Framer, to są chyba wszystko niestety tylko Macowe apki. InVision Studio jest też apką do projektowania aplikacji, która wprowadza też możliwość prototypowania animacji, bardzo fajna rzecz, jest na peceta. No i After Effects. After Effects to jest narzędzie, które pozwoli wam myśleć o animacji i myśleć o projektowaniu w kontekście animacji. Uważam, że każdy projektant graficzny w dzisiejszych czasach powinien umieć obsłużyć After Effectsa i sprototypować jakąś podstawowe zachowanie w ruchu. Jeżeli tego nie umiecie, to uważam, że to jest duży brak w waszym skillsecie.
3D i AR już będę leciał szybciej. Mówiłem o tym, że bardzo trudno jest już teraz o format, o jeden format, taki jak A4, bo cały czas to się zmienia, pracuje, musimy używać narzędzi, które są w jakiś sposób dostosowują nas do tej nowej rzeczywistości i 3D jest takim jednym z takich narzędzi. AR, Augmented Reality, też jest takim narzędziem, ponieważ tak jak teraz mówimy o ekranie, kiedy patrzymy na coś, co świeci, tak kiedy AR za kilka lat wejdzie do powszechnego użycia, to zniknie pojęcie ekranu. I jeżeli kiedyś moderniści umieszczali logo, najczęściej sygnet, w lewym górnym rogu, to jak chcecie umieścić swój sygnet, jak już nie będzie lewego górnego rogu? Bo w Augmented Reality wszystko jest ekranem. Już nie ma ekranu, już nie ma lewego górnego rogu. Trzeba stworzyć jakiś zupełnie nowy sposób myślenia o projektowaniu graficznym, który nie będzie uwzględniał ograniczeń formatu, bo jeżeli miałbym w tej chwili AR na oczach, to mógłbym sobie rozwinąć ekran, nie wiem, na tej czarnej płachcie z tyłu i sobie teraz tam oglądać jakieś klipy na YouTubie. I 3D jest takim narzędziem, które troszeczkę wychodzi temu naprzeciw, ponieważ obiekt wdrożony do sceny dwuwymiarowej, który jest trójwymiarowy, wymyka się temu podejściu do projektowania takiemu bardzo ujmującemu wszystko w ramy. On jest w stanie się uwolnić od tego, co tutaj świetnie widać. Bardzo prosty zabieg taki brandingowy, w którym po prostu książka sobie lata za kursorem. Raz to zobaczymy, już zapamiętamy to na zawsze. Znowu DIA. Kocham tych ludzi, oni są pionierami w tej chwili. Niestety nie udało ich się zaprosić w tym roku na naszą konferencję, może się uda za rok. Oni tworzą języki wizualne oparte o 3D, o śledzenie, o AR i o kinetyczną typografię. Tutaj wymyślony język wizualny specjalnie na potrzeby artykułów It's Nice That, w którym występowali. I bardzo spójny język, który opiera się nie tyle na finalnym obrazku, to nie jest coś, co można zaprojektować w Photoshopie i pokazać to klientowi w postaci statycznego obrazku i powiedzieć, tak to będzie wyglądać. Bo to nie zadziała, to trzeba zakodować, to trzeba sprawić, żeby klient, jeżeli mamy mu to pokazać, zobaczył dokładnie to, co teraz widzimy, bo inaczej nie zrozumie tego. To jest ta subtelna różnica pomiędzy starym a nowym projektowaniem. I żeby zrobić coś takiego, potrzebujemy kodu. Potrzebujemy umieć kodować, bądź mieć dewelopera, z którym pracujemy na tyle blisko. Jesteśmy w stanie mu powiedzieć, czego chcemy na tyle precyzyjnie, żeby on wiedział, jak to zrobić. Więc żeby wypuścić taki finalny produkt, jak to, co widzicie teraz tutaj, być może nie musicie być mistrzami kodowania, ale powinniście już umieć operować w After Effects, w jakimś software'ze 3D, jak Cinema 4D albo Blender, żeby umieć sprototypować coś takiego przynajmniej. Przykład AR-u, również DIA Studio. Niedługo tak, mam nadzieję, będzie wyglądać komunikacja i wszystkie szyldy Biedronki i wszystkie banery na wjeździe do Zakopanego będą w AR-ze i nie trzeba będzie na nie patrzeć. Tak będzie wyglądać rzeczywistość niedługo. Wszystko będzie ekranem, wszędzie będzie można przypiąć element komunikacji wizualnej. Kolejna rzecz to jest kinetyczna typografia. To jest też temat, o którym lubię mówić, ponieważ bardzo jestem wielkim fanem szwajcarskiego podejścia do projektowania typografii, do layoutu i do typografii w layoucie z lat 50. A dzisiaj ta typografia z tamtych czasów zyskuje troszkę nowe życie, ponieważ dzięki narzędziom takim jak kodowanie, jak 3D, jak moc procesorów, które są w stanie w czasie rzeczywistym obliczyć bardzo skomplikowane animacje, możemy uzyskać super ciekawe efekty z użyciem bardzo prostej typografii, której nadajemy nowe życie i sprawiamy, że ona zyskuje całkowicie nowy kontekst. Również DIA Studio, Nowy Jork. Polecam obejrzeć wszystko w internecie dia.tv bodajże. Także kinetyczna typografia to jest też bardzo świeży sposób na nadawanie markom bardzo charakterystycznej identyfikacji wizualnej. Teraz jest na to czas. Myślę, że za 5-6 lat już ta technika będzie na tyle popularna, że to się zacznie powolutku przeterminowywać. Natomiast w tej chwili za pomocą bardzo prostych zabiegów animacyjnych, bez kolorów, bez zdjęć, za pomocą samej typografii jesteśmy w stanie nadać jej ogromną dozę charakteru za pomocą tylko i wyłącznie animacji. I stworzyć język wizualny oparty tylko i wyłącznie o typografię i animację. Kinetic typography. Polecam zgłębić temat. No dużo fajnych odpałów jest na ten temat, głównie na Instagramie i głównie w internecie, na stronach internetowych. Polecam wam. Kolejny temat,
Na ten temat nie będę się rozwodził, bo to jest typografia, która w tej chwili już też zmienia troszkę oblicze. Kiedyś mieliśmy wiele odmian krojów pism, w tej chwili to się wszystko upłynniło. Kroje już są projektowane w taki sposób, że nie ma już odmian. Jesteśmy w stanie określić grubość każdej litery co do powiedzmy 1%. To już jest płynne, już tranzycja jest równie ważna co finalny efekt. Tak? Czyli jeżeli kiedyś myślano tylko efektami finalnymi jak odmiana regular, odmiana bold, w tej chwili zaczynają projektanci myśleć o tym, że tranzycja pomiędzy regular a bold, czyli to, że literki nam puchną w czasie rzeczywistym na stronie pod wpływem na przykład kursora, to jest również wartość, którą należy zaaplikować w języku wizualnym, ale o tym będzie mówić Studio Dunbar na tej konferencji, więc nie będę się z nimi dublował. Parametryczny design, czyli troszeczkę taki, możecie to potraktować jako bonus do mojej prezentacji, już chyba czas, nie? Więc szybko przez niego przelecę. Tworzenie projektów graficznych za pomocą kodu, czyli jeżeli chcecie być naprawdę najbardziej pożądanymi projektantami na rynku pracy i nie straszny wam nauka kodu, to się uczcie. Możecie się uczyć Pythona, możecie się uczyć C++, możecie się uczyć takich rzeczy jak Open Frameworks, możecie się uczyć Javy, JavaScriptu, po to, żeby osiągać takie efekty, czyli potrafić wykorzystać tą potężną moc obliczeniową smartfona, która jest niesamowita, która jest małym komputerem. To jest ekran, to jest generowane w czasie rzeczywistym, to nie jest renderowane. Tutaj nie było tak, że ktoś to zaprojektował, wrzucił do After Effectsa i później to renderował przez 5 godzin, tylko to jest coś, co widzimy na ekranie telefonu, kiedy oglądamy człowieka. I telefon jest w stanie wychwycić, że to, na co patrzy, to człowiek, przypiąć mu kilka punktów do kilku miejsc i później wygenerować taką grafikę. Wizuale w internecie coraz częściej spotykane, które opierają się właśnie o parametryczność, o to, że to nie jest projekt graficzny, to jest projekt deweloperski, to jest kodowanie w czystej postaci, które się przekłada na wizualną stronę. Strasznie mnie to kręci, bo to jest projektowanie czegoś, co wygląda jakoś za pomocą narzędzi, które w ogóle nie wyglądają, które są samym tekstem. Więc tworzymy bardziej otoczenie, bardziej tworzymy jakąś strukturę, którą później kod animuje za nas, jakby trochę puszczamy to, sprawiamy, że to zaczyna żyć własnym życiem i troszeczkę ewentualnie to dokręcamy później. Zach Lieberman to jest ten pan, którego też wam bardzo polecam, guru parametrycznego designu, bardzo fajny gość. Też parametryczny efekt, bardzo prosty, nie do zaprojektowania w Photoshopie. To nie są rzeczy, które możemy w Photoshopie zaprojektować. I tutaj właśnie live performance, tancerz tańczy, a w czasie rzeczywistym w tle jest za pomocą sylwetki tancerza pokazywana grafika. Dobra, musimy myśleć technologicznymi zasadami, regułami, a nie obrazkami. To jest ten rebranding Squarespace'a, który sobie obejrzyjcie, nie mam już w tej chwili czasu go omówić. Squarespace, nowy branding, brand.squarespace.com, Dia Studio, jeden z moim zdaniem z najlepszych rebrandingów zeszłego roku, oparty właśnie o parametryczność, o kodowanie, o 3D, jest tam wszystko, czym się jaram w designie, więc sprawdźcie. No i co teraz? Przede wszystkim projektanci muszą stać się inżynierami, nie programistami. Ja nie lubię tego słowa programista, bo ono bardzo mocno już w głowie nam coś widzimy, jak mówimy programista. Natomiast inżynier to jest chyba lepsze słowo, bo projektant nie może przestać być projektantem, ale on musi zacząć myśleć troszeczkę o narzędziach, którymi projektuje, w trochę bardziej otwarty sposób i bardziej być otwartym na technologię i na projektowanie takie, o którym mówiłem wcześniej. Uczcie się animacji, myślcie o animacji, poczytajcie o animacji, czytajcie, jaką animacja może mieć funkcję, obejrzyjcie filmy dokumentalne na temat tego, w jaki sposób Disney animował swoje charaktery w latach 60., żeby się nauczyć tego, w jaki sposób można wprowadzać ruch, który jest przyjemny dla oka i który coś tłumaczy. Przestańcie myśleć o formatach, zacznijcie myśleć o zasadach. Nie będę się powtarzał, już o tym mówiłem. I dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, Tomku. Było bardzo dużo pytań. Niestety nie mamy już dużo czasu. Ja w ogóle jestem całym sercem za tym podejściem. Uważam, że to jest ostatni dzwonek, żeby siąść do tego technologicznego pociągu. Tak i jest. Też jestem całym sercem za tym, żeby projektanci przynajmniej zbliżyli się chociaż trochę do inżynierii, do tego, żeby spróbować nauczyć się programować. I mam do ciebie właśnie takie pytanie. Co jeśli jestem projektantką, która jest zanurzona w druku i jestem zafascynowana tym, co tutaj pokazałeś. Co ja powinnam zrobić jako pierwszy krok? Jestem tym też totalnie zagubiona. Nie wiem, wiesz, za co się chwycić. Jak ty byś to rozegrał? Myślę, że są dwie drogi dla ludzi, którzy są bardziej photoshopowi, bardziej ilustratorowi, bardziej rastrowi i bardziej wektorowi. Jeżeli pracowałeś do tej pory w Photoshopie, to bardzo łatwo będzie ci się zaprzyjaźnić z After Effectsem i zacząć myśleć o animacji projektów, które są zrobione w Photoshopie za pomocą After Effectsa, chociaż to nie jest narzędzie przyszłościowe i nie powinniście się tego uczyć jako standardu rynkowego. A dla ludzi bardziej wektorowych, jeżeli pracujecie na Macu, to wtedy możecie sobie z aplikacji takich jak Sketch, które są również wektorowe, bądź Figma, importować projekty do aplikacji takich jak Principle. I w Principle możecie sobie tymi rzeczami ruszać i sprawdzać, jak to działa pod kątem interakcji, bo Principle jest takim narzędziem, które jest w stanie wypluć wam gotowy prototyp, który jest klikalny, interaktywny. Przepraszam. I jeszcze jedna rzecz, uczcie się po prostu podstaw animacji. Jeżeli siedzicie w Princie, to bardzo fajnie jest zacząć myśleć o animacji nie jako o wartości dodanej do projektu, która jest jakby dodatkiem, który ma sprawić, że coś się będzie ruszać, tylko jak animacją można wpływać na zrozumienie projektu przez użytkownika. I na ten temat w internecie jest bardzo dużo, na YouTubie jest bardzo dużo na ten temat tutoriali i bardzo wam je polecam. Super, bardzo dziękuję. Chciałam tylko przypomnieć, że też są konsultacje z naszymi prelegentami w sali, która jest po prawej stronie w obszarze sceny głównej. Także będzie też tam Tomek, możecie zadać pytania. Niestety nie zdążyliśmy zadać więcej. Jeszcze raz wielkie dzięki. Dziękuję bardzo.